pewno prosimy Boga w intencji naszej ojczyzny. Ta modlitwa zawsze jest potrzebna, a takie okoliczności, jak dzisiejsze odsłonięcie, poświęcenie muralu, którym odbieramy sobie naszych wielkich bohaterów, to bardziej okazja do modlitwy w intencji ojczyzny, za poległych w ich obronie, zwłaszcza tych pochodzących, związanych z naszym lokalnym środowiskiem. Dobry, witam wszystkich. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, pracownicy szkoły, szanowni goście. Spotykamy się dzisiaj, aby uczcić niezwykle ważny moment w historii naszej szkoły oraz naszej społeczności lokalnej. Z wielką dumą i wzruszeniem dokonamy odsłonięcia muralu, który nawiązuje do wydarzeń związanych z okresem powstania styczniowego. Poszli boi chłopcy nasze, ducha, pewka, ducha, ducha, niechaj Polska zna, jak i synów ma. Ducha, pewka, ducha, ducha, niechaj Polska zna, jak i synów ma. Mural, który widzicie na ścianie naszej szkoły, powstał po to, aby zatrzymać w pamięci wydarzenia, o których nie powinniśmy zapominać. Aby uszanować bohaterów tych wydarzeń, aby zapamiętać i docenić ich poświęcenie. Namalowano go metodą kolażu. Jest to technika artystyczna polegająca na kompozycji różnych elementów. Mural nawiązuje do wydarzeń powstania styczniowego, które miały miejsce w rejonie Szatku i przedstawia powstańców ruszających do walki. Na pierwszym planie powstaniec na koniu zachęca do ataku na wroga. Jego towarzysze ustawieni na tle zarysów gotyckiego XIV-wiecznego kościoła, charakterystycznej budowli w Szatku, są gotowi do walki z wrogiem. W głębi, po prawej stronie, umieszczono postacie z obrazu Grötgera, kobietę żegnającą powstańca. Z lewej strony u góry widnieje herb, symbol powstania styczniowego. Na trójpolowej tarczy obok orła i pogoni znajduje się wizerunek Archanioła Michała, co odpowiadało trzem narodom walczącym z Rosją – Polakom, Litwinom i Rusinom, czyli Ukraińcom. Mural przedziela drzewo z korzeniami symbolizujące trwałość narodu polskiego, sięgające swoją historią daleko w przeszłość. Całość spina przeplatająca obraz flaga biało-czerwona. Wszystkie elementy muralu ułożone są na wiązance z kocanek, kwiatów zwanych nieśmiertelnikami,
bardzo popularnych w XIX wieku, kojarzonych z powstaniem ze względu na swoją drugą nazwę, nieśmiertelniki, tak jak powstańcy w naszej pamięci. Na dole muralu umieszczono datę bitwy pod Szatkowicami, nazwiska poległych bohaterów oraz logotypy fundacji i sponsorów zaangażowanych w jego tworzenie. Bardzo proszę teraz księdza Macieja Korczyńskiego do poświęcenia muralu. Wszechmogący Boże, poświęć ten mural i udziel nam swojego błogosławieństwa, abyśmy wspominając naszych bohaterów, z Twoją pomocą odważnie pełnili swoje obowiązki. Teraz nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi. Zapraszam panią dyrektor Annę Mielczarek, panią prezes fundacji, panią Agnieszkę Łesiuk-Krajewską, pana wicekuratora Jarosława Krajewskiego i pana burmistrza Artura Ławniczaka. W tym momencie kończymy naszą uroczystość. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. Prosimy uczniów o rozejście się do sal.